Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, pierwsze co idziemy zrobić to wydać sobie kolejne 20 punktów nauki w punkty życia. Myślę, że sobie później za to podziękuję. Moc życiowa. 5. Szkoda, że to mnie wywala i trzeba jeszcze raz klikać. Natomiast jest to do zrobienia. Będzie naprawdę cudownie. Przygotowujemy się do odbicia Corinis. Ale zanim odbijemy Corinis, to trzeba będzie zrobić dwa zadania, które mi jeszcze zalegają w dzienniku. W sumie może nawet trzy, z czego nie mam dwóch w dzienniku. Także zróbmy to. Teleportujemy się teraz do... Najpierw myślę, że możemy na wysepkę z waranami. To nie, bo to jesteśmy teraz. Do obozu na farmie Onara. Pogadajmy z André na temat gościa, który... Na temat Fellana, o właśnie, brakło mi jego imienia, który ma problem. Lordzie André, chciałbym porozmawiać w sprawie Fellana. W tej chwili nie wiem, kogo masz na myśli. To dawny mieszkaniec miasta, który został wypędzony za rzekomą kradzież szkatułki Lechmara. Ach tak, teraz sobie przypominam. Więc co z tym Fellanem? Chcę prosić o oczyszczenie go z zarzutów. A z jakiej racji miałbym to zrobić? Sądzę, że jest niewinny. Ktoś inny tego dokonał, a mianowicie. Zanim wyrazisz swoje podejrzenia, chciałbym wiedzieć, czy masz jakiś dowód na niewinność Fellana. Obawiam się, że nie. Więc nic nie mogę dla niego zrobić. Przedstaw mi dowody jego niewinności, a wtedy pogadamy. Ale jak mam udowodnić, że Fellan jest niewinny? Nie wiem. Ale na twoim miejscu, zacząłbym od wizyty u Lechmara. U Lechmara. Dlaczego? Może zauważył coś, co uwolniłoby Fellana z podejrzeń. Dobry pomysł. Porozmawiam z nim. Okej, do Lechmara, tak? No to lecimy w takim razie na północ Corinis. Porozmawiać sobie z Lechmarem na ten temat. On gdzieś tutaj powinien być, powinien siedzieć, konkretniej tutaj. Co mi się stało? To było dziwne. Jak sprawy? A co, nie widać? Jest tak cudownie, że chce się umrzeć. Ciągle jeszcze pożyczasz złoto. Jak długo dookoła będzie tak źle, wolę zostawić swoje złoto dla siebie. Strzeżonego Inous strzeże. Powiedziano mi, że ktoś chciał ukraść twoją szkatułkę. Kto ci to powiedział? Nie chcę z nikim o tym rozmawiać. Rozumiesz? Lord André mi o tym powiedział. Teraz ze mną porozmawiasz. Dobrze. Co chcesz wiedzieć? Widziałeś złodzieja? Nie. Zakradł się do mnie w nocy, kiedy spałem. Więc skąd wiesz, że to był Fellan? Ponieważ tak powiedział mi Gebrand. Widział, jak Fellan kradnie szkatułkę i złoty talerz. Poczekaj. To jeszcze ci talerz ukradziono. Tak. Ale Fellan musiał go gdzieś dobrze ukryć, ponieważ wciąż go nie znaleźli. A co Gebrand robił o tak późnej porze na ulicy? Nie mam pojęcia. Zapytaj go o to sam. Masz jeszcze jakieś pytania? Nie. To wszystko. Dziękuję. Dobra, no to teraz lecimy znowu do obozu. Teleportacja do obozu na farmie Onara. Idziemy przycisnąć Gerbranta. Słyszałem o tobie. Czyżby? A niby od kogo? Od Fellana. On mówi, że jesteś złodziejem i obrabowałeś Lechmara. Fellan kłamie. Złodziejem jest on, a nie ja. A możesz udowodnić, że nie masz nic wspólnego z tą kradzieżą? Nie. A Fellan może. Okej, zrobię save'a, zanim się go o to zapytam. Mam do ciebie pytanie. No, co tam jeszcze? Dlaczego tak późno wróciłeś do domu, kiedy obrabowano Lechmara? Nie mogłem zasnąć, więc postanowiłem pójść na spacer. I mam w to uwierzyć. Wiesz, w co chcesz. I nie powiem nic więcej na ten temat. Dobra, to idziemy jego żoneczkę przycisnąć, tylko trzeba z nią ostrożnie postępować. Mogę o coś zapytać. Możesz, jeśli to nie zajmie zbyt wiele czasu. Nie obawiaj się, to potrwa chwilę. Dobrze,
Co ciebie interesuje? Chciałbym kupić twój złoty talerz. Mój złoty talerz. O czym ty mówisz? Nie masz go. Och, to szkoda. Musiałem zostać źle poinformowany. No trudno. A byłem gotów zapłacić za niego 250 sztuk złota. Co? 250 sztuk złota. Mój mąż dał mi kiedyś złoty talerz i powiedział, że mam go dobrze pilnować. Jeśli chcesz, mogę ci go sprzedać za 250 sztuk złota. Kupię talerz. Dobrze. Oto on. Super. Przyjemny, szybki kłeścik. No i wpadłeś. Co chcesz przez to powiedzieć? Twoja żoneczka sprzedała mi ten złoty talerz, który został skradziony Lechmarowi. No i co teraz powiesz? No, czas na ciebie. Okej. To co, idziemy do André? Od razu, czy do Fellana? Lordzie André, chcę ponownie porozmawiać w sprawie Fellana. No dobrze. Czy możesz teraz udowodnić, że jest niewinny? Mogę. Ten złoty talerz, który skradziono Lechmarowi, kupiłem u żony Gerbranta. Jak się znalazł u niej, skoro rzekomym złodziejem jest Fellan? Interesujące. Pokaż mi ten talerz. Muszę się przekonać, czy to jest ten sam, który skradziono Lechmarowi. Oto on. Tak, to ten sam. Niniejszy dowód przekonuje mnie o niewinności Fellana. Więc zostanie oczyszczony z zarzutów. Oczywiście. Możesz mu przekazać, że wykofano wszystkie oskarżenia przeciwko niemu i anulowano wyrok. Dobrze. A co teraz będzie z Gerbrandtem? Przecież, jak się wyjaśniło, to on jest złodziejem. Obawiam się, że tu nic nie mogę zrobić. Gerbrandt z pewnością zaprzeczy temu wszystkiemu. Przecież u niego był ten talerz. I to go czyni podejrzanym. Ale z łatwością może oświadczyć, że po prostu kupił talerz od kogoś. Wybacz, ale dopóki nie będę miał twardych dowodów, nic nie mogę zrobić z Gerbrandtem. Chcę, abyś zwrócił talerz Lechmarowi. Zapewne się ucieszy, gdy znów go zobaczy. No i dobra, to lecimy od razu powiedzieć Fellanowi, że jest git. I do Lemara. Myślę, że najpierw Lemar. Znalazłem twój złoty talerz. Co? Ten skradziony przez Fellana. Nie, to nie był Fellan. Gerbrandt ukradł talerz, po czym zwalił wszystko na Fellana. Więc to tak, cóż, to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że wszystko zostało wyjaśnione. Czy mogę teraz odzyskać talerz? Oczywiście. Oto on. Dobrze. Co z nagrodą? W końcu musiałem wydać 250 sztuk złota, żeby dostać się do talerza. Naprawdę. W życiu bym tyle za niego nie dał. Masz tu 20 sztuk złota w charakterze nagrody. Nie uważasz, że 20 sztuk złota to za mało? Czego ty chcesz? Ten talerz nie jest tyle wart. Więcej nie dostaniesz. W porządku. Nie mogę od ciebie oczekiwać normalnego wynagrodzenia. Dobra, no nie będę mu obijać mordy bez przesady. Twój wyrok został uchylony. Naprawdę. Tak. Lord André teraz wie, że jesteś niewinny. Dziękuję ci. W charakterze podziękowania, weź ode mnie te mikstury. Zapewne ci się przydadzą. Chwila. Powiedz, co teraz będzie z Gerbrandtem? Niestety, nie ma wystarczających dowodów, aby go ukarać za ten czyn. Cholera. Jaką mam chęć obić tę jego bezczelną mordę? To czemu tego nie zrobisz? Za takie coś, Lord André z pewnością każe mnie aresztować. Masz rację. Nie można tak po prostu łamać prawa. Słuchaj, a zamiast mnie, mógłbyś obić gębę Gerbrandtowi. Dam ci za to 100 sztuk złota. Owszem, musi dostać jakąś karę. Złożę Gerbrandtowi wizytę. Tylko nie rób tego przy świadkach, bo wtrącą się inni. Dobrze. Będę ostrożny. Mała porada. Możesz go wywabić z obozu zaklęciem strachu. Z pewnością zadziała. Okej, ale z tego co pamiętam, to oni się nie plują, że ja go leję, więc... Nie wiem, myślę, że od razu spróbujemy mu po prostu obić gębę. Gerbrancik, masz problem. Masz pozdrowienia od Fellana. Co chcesz przez to powiedzieć? To, że teraz dostaniesz po mordzie. Czyżby? To się jeszcze okaże.
Dobra, weźmiemy go ze sobą tutaj na tyły. Bo tutaj się nikt nie zorientuje, że go leję w buźkę. Dobra. No. I super. Co miałeś przy sobie? Trochę żarełka. Dać nauczkę. Będziemy jeszcze robić dzisiaj parę innych zadań, tak w ogóle, jakbyście się zastanawiali. Pararirarau. Gerbrand, wstawaj, story. Cholera jasna, no wstawaj. Masakra z tobą, typie. No dawaj, bo nie mam całego dnia. No. Cholera, moje kości. Sam sobie jesteś winien. Następnym razem będzie jeszcze gorzej. Więc na przyszłość porządnie się zastanów, jeśli ponownie zechcesz fałszywie oskarżyć kogoś o kradzież. Będę robił tak, jak zechcę, zrozumiałeś. A teraz spadaj stąd. Najwyraźniej nie masz jeszcze dość. Chłopcze, zostaw mnie w spokoju. Nic więcej nie powiem. Wiecie, co bym dzisiaj chętnie zrobiła, bo mamy te ciemne grzybole, nie? I ja mam ich na tyle, że wypadałoby je zeżreć. Najlepiej na przyspieszeniu teraz. I w czym jest rzecz? W tym, że od 150 mogę używać deszczu ognia, mamy takie dwa. A gdyby tak spróbować wykorzystać je na ograch, które się znajdują właśnie w tej jaskini, która prowadzi do Jarkandaru, myślę, że to byłoby bardzo mądre posunięcie. Dlatego, że zależy mi w sumie, bo miałam taki plan, żeby, wiecie, przeskoczyć do kolejnego rozdziału, olać na razie Jarkandar, ale w sumie chyba dobrze by było tam się zająć tymi zadaniami, bo jednak będziemy mieli expa. Więc dlaczego by tego nie zrobić? Wszystkiego, co mogę. Porozmawiać z tymi NPC, ogarnąć. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. Wręcz przeciwnie. Więc myślę, że to będzie nawet dobry pomysł. Zjemy wszystkie te grzyby. No, że tak powiem, to będzie chyba dobry plan. Mam w ogóle smocze korzenie i tego typu rzeczy. Na razie nie robię żadnych mikstur. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Mam chyba dwa szczawie. Nie czuję takiej potrzeby, bo na razie mamy i tak najlepszą broń, jaką mogę nosić. Te sprawy. Więc wydaje mi się, że na razie mikstury stałe pójdą w odstawkę. Ale teraz tak, chodźmy do klasztoru, bo w klasztorze mamy do zrobienia jedno zadanie, które mogę zrobić teraz. Klasztor gdzieś, halo, cokolwiek, klasztor, mam coś takiego jak klasztor? Mam. Ja też nie chcę do kolejnego rozdziału przechodzić, bo tu się poszukiwacze pojawią i oni, wierzcie mi, oni nie są super, oni są okropni. Chciałabym się dostać tutaj i porozmawiać z paladynem Sergio. Hej, ty, niech Nous będzie z tobą. W czym mogę ci pomóc? Co tu porabiasz? Modlę się do Innosa, aby wzmocnił mnie w mych czynach i mej woli. Wtedy będę gotów na każde niebezpieczeństwo i zniszczę wszystkich wrogów wiary z jego imieniem na ustach. Szukam towarzysza broni. I co z tego? Dlaczego przyszedłeś z tym do mnie? Pomagam tylko moim braciom. Okej. Okay. Niech Innos błogosławi. Czyli na razie z Sergionie, ale z Mardukiem chciałam pogadać. Hej. Na czym polega twoja praca? Przygotowuję paladynów do walki z siłami zła. W klasztorze przebywają tylko magowie i nowicjusze. Zgadza się. W odróżnieniu od naszej wspólnoty, która czci słowo Innosa. Paladyni nade wszystko sławią czyny naszego pana. My wszyscy jesteśmy przedstawicielami Innosa, ale paladyni są jego wojownikami, idący do walki z jego imieniem na ustach i rozsławiając wielkość naszego pana. Mogę coś dla ciebie zrobić, mistrzu. Dla mnie. Nie, niepotrzebna mi twoja pomoc. Lepiej pomóż decylitr się za wojowników Innosa, którzy udali się do Górniczej Doliny. No i to jest to, co chciałam, bo to jest małe, krótkie zadanko, a jednak expik trochę z tego jest.
Tak, pomodliliśmy się za paladynów. Pomodliłem się za paladynów. To dobrze. A teraz wracaj do swoich zajęć. To wszystko, to było bardzo małe zadanie. Lecimy na północ Korinis? Nie, zaraz. Do Latarni Morskiej. I Jora ma dla mnie zadanie. To jest ten wątek z Gildią Złodziei, możemy go już zacząć. Pogadajmy. Widzę, że masz jakieś problemy. No dobrze. Skoro jesteś taki ciekawski, to ci powiem. Niedawno mnie okradziono. Okradziono. Tak. 500 sztuk złota. Pyk i nie ma. Tylko usiąść i płakać. Gdzie skradziono ci złoto? Tu, w kanałach. Kilka dni temu. Masz podejrzenie, kto może być złodziejem. Tak, to Rengaru. Do czasu swojej ucieczki, stale kręcił się koło mnie. Do czasu swojej ucieczki. Tak. Był jednym z tych, którym udało się uciec do Latarni Morskiej, zanim zajęli ją orkowie. Sprawdź tam. Jeśli odzyskasz mi moje złoto, to w nagrodę otrzymasz połowę tej sumy. Zobaczymy, co da się zrobić. Dobra, Rengaru jest oczywiście na północy Korinis. Teraz będę mogła z nim pogadać. Tylko trzeba z nim ostrożnie, nie? Bo to jest tak, jak w podstawce było. Z tego typu rzeczami. Czy Abuin ma dla mnie jakąś nową, na przykład... Nie masz proroctwa żadnego. Dobra, ale z Rengaru trzeba postąpić spokojnie i powoli. Bo on się może potem zbagować. Jora mówił, że ukradłeś mu złoto. O cholera. Spadam stąd. Chwila. A, mam cię. Czego chcesz ode mnie? Ukradłeś sakiewkę Jorze, on nawet widział, jak to robiłeś. Dlatego przyszedłem, aby ci powiedzieć, że jesteś parszywym złodziejem i... Teraz mi powiesz, kim jesteś. Jestem biednym człowiekiem, próbujący związać koniec z końcem. Co mam robić? Nie mogę znaleźć pracy w mieście. Dobrze, rozumiem. Dość tego stękania. Chwila. Powinienem przekazać cię straży miejskiej. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Nic mi już nie zostało. Puść mnie, co? Dlaczego miałbym cię puścić? W mieście nie zaszkodzi znać odpowiednich ludzi i mieć z nimi dobre relacje. Mógłbym szepnąć słówko komu trzeba. Nie mogę i nie chcę już więcej rozmawiać. Zdecyduj się. Jasne. Chcesz przez to powiedzieć, że należysz do gildii złodziei w Korinis, nieprawdaż? Tak, jestem członkiem gildii. A to oznacza, że mogę ci pomóc szybko się wzbogacić. Spadaj. I abym cię tu więcej nie widział. Nie pożałujesz tego. Dziękuję, chłopcze. Jeśli chcesz, możesz do nas się przyłączyć. Potrzeba nam zdolnych ludzi. Obiecuję ci, że na tym nie stracisz. No to co, zgadzasz się? A mogę nad tym się zastanowić. Wybacz, ale decyzję musisz podjąć teraz. Tak lub nie? Tak, doskonale. W takim razie, od tej chwili jesteś jednym z nas. Aha, o nie, Rengaru spierdziela. Wiecie co? No właśnie, bo on tu będzie cuda robił. Ja za nim pobiegnę, bo w razie czego będę wiedziała, gdzie go mam szukać. Bo miałam taki cyrk, że on mi się właśnie zabił, chyba. I potem był z nim problem, go teraz nie dogonię, nie? Wcześniej, czy później jestem ciekawa, gdzie on spierdzieli, bo to jest istotna sprawa. Kurde, nie widzę go. On tu jakoś gdzieś skręcił, nie? Nie wiem, tu? No i chuja będzie z tego, coś czuję. Niedobrze. Właśnie on jest o tyle zbugowany. Tu jesteś, dobra. Jak tu mogę szybko się wzbogacić? To bardzo proste. Musisz znów pójść do Tiori. Wiem, że chowa złoto gdzieś w porcie Korinis.
tylko nie wiem gdzie. O to musisz wypytać Mołu, wykidajłe z gospody Cardiffa. Jeśli podzielisz się swoją dolą, to pokażę ci, jak lepiej obrabiać cudze kieszenie. W porcie Kholinis. Dopóki tam pełno orków, to nie jest bezpieczne miejsce. Aha. Jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje. Co chcesz mieć z tej kradzieży? Wśród innych rzeczy Jory, jest bardzo cenny złoty kielich. Przynieś mi go. Dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Powodzenia. Dobra, mam nadzieję, że on wróci. Jak nie, to wiemy, że jest tutaj. Chodźmy w takim razie do Jory. Nie wiem, może mu mogę oddać moje pieniądze, co? Mogę go okraść. Cudnie. Okej. Okay. Klucz. No tak, to jest kluczyk do kufra. Czy to zdanie się anulowało? Tak jest. No trudno, że się anulowało, no ale plan Rengaru to akurat warto zrobić. Gildia złodziei. Towarzysz broni, dać nauczkę Gerbrandtowi. Do Fellana jeszcze pójdziemy mu o tym powiedzieć, że się udało. Myślę, że spróbujemy oczyścić tą jaskinię z ogrów. Deszczem ognia powinno się udać. Mam nadzieję. Żal. Gerbrand dostał to, na co zasłużył. Bardzo dobrze. Został ukarany za to, że mnie oczernił i fałszywie doniósł do lorda Andre. Oto twoje 100 sztuk złota. To będzie jeszcze więcej. I jeszcze raz dziękuję za pomoc. Dobra, świetnie. To zróbmy tak. Tylko już nie mam many. Która jest godzina w grze? 17. To akurat super. Zróbmy tak. Prześpijmy się do świtu. I tepniemy się do tego kręgu. Teleportacja do kręgu. Spróbujemy do tej jaskini. Czy ja się zapisałam? Bo chcę zobaczyć, co się stanie, jak sobie kliknę, że do jaskini ogrów chcę się dostać. Czy mnie to zabije od razu z buta, czy nie? Tak jest, to nie! Nie mam deszczu ognia, nigdzie pod ręką. Oh my god, tu jest jeszcze drugi troll. Siema. Stój śmieciu. Tak, bo na pewno ogr do mnie powiedział stój śmieciu. O, Jarkendar. Spoko. To w sumie dobrze, bo nie oberwałam za dużo, a... Jesteśmy na miejscu. W ogóle lokatorka mam niewłączonego od początku odcinka. Okej. Okay. Dobra, no oberwało mi się, nie powiem, że nie. Bo mi się oberwało, ale przynajmniej teraz wiemy, że... Jest całkiem okej. Okay. W sumie tchnienie śmierci też mam. Moglibyśmy spróbować oba te czary rzucić. Na te ogry. Kurde, bo to jest naprawdę ciekawa rzecz. Ja mam ochotę to bardzo zrobić. Dobra. Tu nic mnie nie atakuje. Pod którym ja mam co? Deszcz ognia mam pod zero. Nie wiem, jakie one w ogóle dostaną obrażenia od tego. Jest troll na wejściu. Dobra, to z trollem. Możemy go sobie tutaj... Chociaż w sumie... Wystarczy, że odpalimy, wiecie co? Szybkość i będziemy mogli tutaj deszczem ognia zarzucić. Pytanie, czy deszcz ognia im coś zrobi? Fuck, nie mam full many. Niedobrze. Nie o to mi chodziło. Dobra, już zmarnujmy tą jedną miksturę. Zobaczmy. Nie wiem, płonie tutaj cokolwiek? Fuck! No tak, przecież mi starczy tylko jeden deszcz ognia. Słabo. Na chałupę! Jezu! Wchodź tu.
O, fuck. Płoncie, kurna, wszyscy. To nie jest takie proste. Niedobrze, bo mnie gonią. Dobra, jeden do mnie przybiegł tylko. O, fuck, dobra. Pełnię życia klepie, bo... Okej, jeszcze mamy tchnienie śmierci. Pytanie, czy się przyda. Czy już się ich uda pozbyć, nie? Sporo ich zginęło. Gorzej, jak im się życie odnowiło. Zobaczmy. No oczywiście, że tak. Możemy jeszcze tchnieniem rzucić. No, to se rzuciłam. Dobra, wczytuję się. No, czyli widzę, że gra mi tutaj nie ułatwiła życia. Za odbiegnięcie się płaci, że tak powiem. Ale część z nich poumierała, więc to już jest na pewno jakiś tam plus. Natomiast no bardzo mało ich umarło. A ja za bardzo innych rzeczy takich obszarowych to nie mam. Znaczy w sumie... Można by spróbować z kuszy. Oni tu chyba nie wejdą, nie? No niedobrze. Okej, ale to jest jakiś plan. Tylko byleby tam nie spaść na dół. O tym właśnie mówiłam przed chwilą, Matko Święta. O, dobra. Nie wiem, czy na kamienie potrafią się wspinać, jak myślicie? Można spróbować tutaj z nimi na tym kamieniu potańcować. No, nie wchodzą tu. Nie potrafią wejść na kamień. Podejrzewam w takim razie, że nie bez powodu twórcy te kamienie tutaj zostawili. Jak dla mnie spoko, bo sobie teraz wybijemy ich tutaj do nogi. Tamtych trzeba by było jakoś przywołać. Mam jakiś czar, którym mogłabym tam rzucić. Weźmy jakąś burzę ognistą albo coś w tym stylu. Żeby ich tylko zagrować, bo potem sobie ich dobijemy. No może nawet taki gejzer by dał radę, jak myślicie? Ósemeczka? Nie. Okej, gejzer całkiem fajnie się przyjął. Mamy ekipę. Tamtych dwóch też nie będzie problem, myślę, że wystrzelać. Najpierw tego, bo tutaj bardzo blisko mnie jest. Zróbmy sobie save'a, bo dobrze idzie. Czyli trochę niepotrzebnie zmarnowałam te deszcze ognia, bo można było tutaj na spokojnie wejść sobie na kamień i mielibyśmy to z bani.
No kurde, nie zejdę niżej, bo... I tu przylezą zaraz. O, super, ruszyliście się. Pięknie. No. Okej. Wydaje mi się, że zostały tylko dwa ogry. Bardzo możliwe. Ich też moglibyśmy tutaj... Myślę, że gejzerem sobie... przywołać. Zresztą od czegoś te czary są. Na przykład, żeby z nich korzystać jednak. Dobra, czyli będziemy mieli ten teren pusty. Pięknie, jaskinia ogrów oczyszczona. Cudownie. Nie wiem, ile ich tu było, ale jak widzicie, bardzo dużo. Ale nie powiem, zależało mi, żeby nam ten quest w dzienniku tutaj już się nie pokazywał dłużej. Także akurat tutaj bardzo, bardzo fajnie, że się udało. Wyzbieramy sobie te składniki. Czyli te skałki krystaliczne, tu tam jakieś kuferki chyba są do otwarcia nawet. Co to za kufer? Okej, dużo składników, minerały, te sprawy, dobrze. Okej, tutaj widzę, że jeden nawet wszedł sobie jakimś cudem na tą... Okej, czy na tą skałę by weszły? Eliksir ducha, czy to jest stała mikstura, czy nie? Bo ja już... Tak jest, to wypijmy. Dobra, no to co? Możemy iść do druida, mu powiedzieć, że jaskinia jest pusta. I myślę, że spróbujemy w Jarkandarze porobić zadania. Tak szczerze. Czyli udamy się... O, Szczaw Królewski tu był. Czyli myślę, że udamy się konkretniej rzeczy ujmując... do piratów, do Grega. Zobaczymy, czy coś mogą mi powiedzieć. Mam nadzieję, że tak. Dobra, to... Albo nie, dobra, to już się przebiegnę do niego. W sumie, bo to jest niedaleko. Powiemy mu, że się udało wyczyścić. Niedaleko? Nie, to jest jednak kawałek przecież. Aha. Dobra, jeszcze raz. Teleportacja do druida. Powiedzmy mu, że jaskinia jest czysta. Znalazłem jaskinię ogrów i ją oczyściłem. To wspaniale. Te stwory stanowiły ogromne zagrożenie dla każdego wędrowca. W nagrodę weź te mikstury. No i pięknie, dostaliśmy jeszcze miksturki stałe. Z tą do życia bym się wstrzymała, bo za dużo ich trochę wypiłam, a jednak ten próg jest na 1500 do nauki. W sensie już więcej się nie nauczymy, więc może wypadałoby się jednak więcej nie uczyć. Także... Cóż, zobaczymy. Myślę, że na razie zrobimy sobie tak, że tepnę się znowu do jaskini ogrów. Okej, pięknie. I teraz się przejdziemy do piratów już. Zobaczymy, co u nich. Myślę, że możemy się nawet tutaj plażą przejść typowo. Chociaż, czy to jest takie bezpieczne włazić od ich obozu? Nie. Chyba nie. Ale tutaj i tak można skałami się szybciej dostać, więc wykorzystajmy to, że można. Wiem, bo już tędy szłam. Raz. Tędy konkretniej, nie tędy. Jak ja tam przelazłam wcześniej, że mi się to udało? Chyba jakoś na tą skałę wlazłam. O, właśnie. I teraz jak sobie przejdziemy tędy...
To wtedy będziemy tutaj. I tędy, czy ja do wody dam radę zeskoczyć? Chyba nie, ale i tak mi o to przejście nawet nie chodziło, tylko tutaj jeszcze się dało? Nie. To jak ja to... A tu się dało, dobra. Zaraz wam pokażę, gdzie wyjdziemy. Tylko... Nie można się zabić przy okazji, ja już się zabiłam. Dobra, a spróbujmy zeskoczyć na dół. Będzie do wody? Będzie. Dobra, to przejdziemy już tędy. Już nie będę kombinować. Idziemy w takim razie do Grega. Do Grega, w ogóle do obozu. Zaczniemy, wiadomo, od Jacka, aligatora. A później pogadamy z innymi. Spróbujemy dla nich zrobić jak największą liczbę zadań. Myślę, że po całym Jarkendarze chyba nie będę chodzić. Ale nie wykluczam tego, bo już parę razy mówiłam, że pewnych rzeczy robić nie będę, a jednak je robię. Także może nie będę jednak tego. Witaj. Hej, czego ty tu szukasz? Chciałbym. Lepiej wracaj tam, skąd przyszedłeś, inaczej nasz kapitan rzuci cię rekinom na pożarcie. Co tu się dzieje? Wszystko już ci powiedziałem. Wynocha stąd. Co słychać? Nie rozumiem, co cię to obchodzi. Ty co, polujesz na coś? Cóż, jeśli cię to interesuje, to tak. A na co? Na LGTI. W końcu kilka tych bestii tu się pojawiło. Do tej pory myślałem, że już ich tu nie ma. Ale nie, oczywiście, mają gdzieś w pobliżu legowisko. A co, mięso aligatorów nadaje się do jedzenia? Oczywiście, że nie. Jedyne jadalne zwierzęta tutaj, to bagienne szczury. To po co ci te LGTI? Po prostu, żeby jakoś zabić czas. Poza tym, w naszym obozie nikt nie odważy się zapolować na te stworzenia. Więc ten, co się z nimi rozprawi, zyska szacunek załogi. Haha. Oczywiście, wyglądasz na dość silnego. Ale polowanie na LGTI to niebezpieczna sprawa. Masz rację. Z tymi bestiami trzeba być bardzo ostrożnym. Ale mnie to tylko podnieca. Ryzyko to mój żywioł. A co z tobą? Nie chcesz zapolować. A może się boisz? Nie boję się, ale jaki jest sens tego polowania? Sam powiedziałeś, że mięso aligatorów jest niejadalne. Hm? Co ty na to, żeby się założyć? Dam ci cenny pierścień, jeśli zabijesz tę bestię. A jeśli się poddasz, płacisz mi 200 sztuk złota. No co, zgoda. Cóż, jeżeli tak bardzo chcesz pożegnać się ze swoim pierścieniem. Zgadzam się. Dobrze. Zakład postawiony. Daj mi znać, kiedy będziesz gotowy. Pójdziemy razem nad jezioro. No, pokaż mi te swoje wygłodniałe LGTI. Ahaha. Chodź ze mną. Dobra, Jackuś, aligator, spokojnie, idziemy. Ach, Korinis i Jarkendar, no nie powiem. Przekonuję się coraz bardziej. Jednak, mimo wszystko. Zobaczmy. Jesteśmy na miejscu. Te miłe zwierzątka możesz znaleźć mniej więcej tam. Będę tu na ciebie czekał, dopóki nie skończysz polować, albo się nie poddasz. Dobra, to idziemy na aligatory. Skóra krokodyla. Spoko. Troszeczkę się widzę, krokodylki mi bagują. Jakby ja się ich nie boję, no bo czego ja mam się bać, sorki. Także... Na spokojnie. I co, i zostały dwa, rozumiem. No i bez przesady, nie?
Chodź tu, stary. Chyba zasłużyłam na twój szacuneczek. Zobaczmy. Wygrałem. Ahaha, było widowisko. Pokazałeś tym bestiom. Oto twój pierścień. Dzięki, a jeszcze coś możemy pogadać? Nie. To co, idziemy spróbować się dogadać w takim razie z Henrym, co? Myślę, że powinno się udać. W ogóle ciekawe, że nie mogłam Jacka Alligatora okraść. Interesujące. Czyli jak widać, możemy już robić jakieś tam questy w obozie. To dobrze. £500. Rozumiem. Okej, to tyle? Jak tam sprawy? Zostaw mnie w spokoju. Chciałbym o coś zapytać. Teraz nie mam czasu. Jestem zajęty. Okej, no to widzę, że możemy tak po prostu sobie wejść. Okej. Tu jest Bill. Ren. Myślę, że możemy iść tutaj od razu. Ogniste jaszczury to jest dla mnie pestka. Więc... jakby nie ma o czym mówić. Także możemy się tutaj, myślę, od razu rozejrzeć. Dobra. Okej, tu jest posąg Beliara, w porządku. Oba się triggerują na mnie, niedobrze. Znaczy wiecie, nie żebym się jakoś bardzo bała, bo mi nie robią dużo, ale po prostu... mimo wszystko jakiś tam stopień niebezpieczeństwa to jest, prawda? Zobaczmy. Szczególnie jak klikam, żeby atakował, on nie atakuje. To było troszeczkę dziwne akurat. Co my tu mamy? Srebrne puchary. Możliwe, że tutaj na przykład będzie, bo ja wiem, teleport na przykład do obozu piratów. Bardzo fajne by to było, gdyby na przykład można było go tutaj wykopać w jaskini. Albo tutaj na przykład w X-ie. No nie? Aha. Siema, zbieraj tą sakiewkę. Tu? Nic nie leży? Nie. Tu? Motyka. Tu będą... aha, zombiaki, tak jak w normalnym tym. Spoko. Złoto, jakieś bronie. Pierścień zręczności tu był. Amulet wojownika. Czyli bez zmian. Podejrzewam, że te amulety, które były zawsze w Jarkendarze, to są w tych miejscach, gdzie były zawsze. Akurat, więc w sumie spoko. Tam nic nie ma? Nie ma. Fajnie, że sobie, wiecie, wlazłam do jakiegoś obcego obozu, po czym pierwsze, co zaczęłam robić, to wybijać jakieś moby z dupy. Witaj, Rolandzie. Co ty tu robisz? To niemożliwe. To ty, Ren. Oczywiście, że ja. Nie widzieliśmy się od wieków. To na pewno. A przynajmniej od kilku lat. To powiedz mi, dlaczego nagle postanowiłeś zostać piratem? Ja? Piratem? Nigdy w życiu. Jestem królewskim żołnierzem, a znalazłem się tu czystym przypadkiem. Czystym przypadkiem, tak. No dalej, wykrztuś to, z pewnością przybyłeś tu z jakiegoś powodu. Mówię ci prawdę. Znalazłem drogę w ten rejon i podążyłem nią z czystej ciekawości. Nigdy nie byłem tak daleko na północy. I muszę ci powiedzieć, że jestem zdziwiony. Nie spodziewałem się tu spotkać tak ciepłego klimatu. Dziwne, prawda? Z jakiegoś powodu rozwinął się tu właśnie taki świat zwierząt i roślin. Jeszcze dziwniej jest spotkać cię tu, wśród piratów. Ty co, wstąpiłeś do ich bandy? Aha.
i szybko stanę się prawdziwym postrachem mórz. Co? Czyżbyś się szczycił tym, że przyłączyłeś się do bandy rabusiów i morderców? Oczywiście zawsze byłeś zuchwały, ale teraz powinieneś się wstydzić. Wstydzić? A to niby czemu? Za to, że nie zamierzam prowadzić nudnego życia, przestrzegającego prawa, mieszkańca miasta. I to wszystko. Tylko z tego powodu dołączyłeś do piratów. Cóż, oczywiście, że nie tylko z tego. Chcę być wolny i robić wszystko, co sobie zażyczę. Chcę zobaczyć dalekie krainy, uczestniczyć w przygodach, morskich bitwach i poszukiwaniach skarbów. Widzę, że wcale nie wydoroślałeś. To wszystko dziecięce marzenia. Co ty możesz o tym wiedzieć? Będąc królewskim wojownikiem, znasz tylko jedną rzecz, posłuszeństwo. Co ty wiesz o wolności i przygodach? Całkiem sporo. Też widziałem dalekie krainy, uczestniczyłem w walkach i przeżyłem niemało przygód. I całą książkę mógłbym o tym napisać. Naprawdę. Naprawdę. Gdybyś tylko wiedział, gdzie byłem i co tam widziałem. Może, kiedyś ci o tym wszystkim opowiem, kiedy będę miał trochę więcej czasu. No cóż. Jestem gotów uwierzyć w twoje słowa o przygodach, bitwach i tym podobnych. Ale co z wolnością? Jako królewski wojownik musisz być posłuszny swojemu przełożonemu. To prawda, ale co z tobą? Jesteś wolny. Nie musisz słuchać swojego kapitana. Kapitana Grigo. Tak, ale to całkiem inna sprawa. No, skoro tak myślisz. Tak właśnie twierdzę. Patrz, znowu się kłócimy. Kiedybyśmy się nie spotkali, to zawsze się dzieje. To prawda. Czas już położyć kres tej tradycji. Koniecznie. Osławiony kapitan Greg to wasz przywódca. Tak, tak właśnie jest. Czego powinienem się po nim spodziewać? Nie sądzę, że będzie zadowolony, gdy zobaczy w swoim obozie królewskiego wojownika. Cóż, raczej nie rzuci cię rekinom na pożarcie. Ale to, że będzie cię obserwować, jest pewne. Więc uważaj, co robisz. Nie będę cię więcej przed tym ostrzegać. Imponujący macie ten okręt. A pewnie. Inne okręty nie mogą się z nim równać. Mogę go sobie obejrzeć. Obawiam się, że nie. Greg nie lubi, kiedy nieznajomi kręcą się po jego okręcie. A teraz, kiedy mamy na pokładzie tę dziwną broń, jest wyjątkowo podejrzliwy. Jako, znowu, dziwną broń. Cóż, wprawdzie kapitan zabronił nam o niej mówić, ale tobie, jako staremu przyjacielowi, i tak powiem. To jest pradawny miecz, otoczony tajemniczą magiczną aurą. Wygląda strasznie. Osobiście wydaje mi się, że trafił tu prosto z Królestwa Beliara. Nie chcę cię rozczarować, ale to mało prawdopodobne. No, nie wiem. Według mnie, to wszystko jest bardzo dziwne, że od tak sobie przypływ wyrzucił na brzeg taki miecz. Chciałbym rzucić okiem na ten twój dziwny miecz. Mówisz, że znajduje się na pokładzie. Tak, jest zamknięty w kufrze, w kajucie kapitana. Ale wybij sobie ten pomysł z głowy. Kapitan Greg za nic nie wpuści cię na pokład. Nawet jeśli postanowię się do was przyłączyć. Co? Nagle chcesz się do nas przyłączyć? Nie mówisz tego poważnie, prawda? Dlaczego by nie? Tak. Będę z niecierpliwością czekać na wieści, co powie na to kapitan. Dobra, mamy, widzę, starego... Co tu się... Kolejne bydle załatwione. Okej, topielce. Jestem ciekawa, czy kogoś zostawili, wiecie, na tym... O matko. Zbugowałam się, wiecie? Muszę się wymarwinić niestety. Bo nie mogłabym nawet wyjść. Czajcie to, że zostało mi 15 expa. Żeby wbić nowy poziom. Dobra, wiecie co? Ja nie będę ryzykować. Sobie po prostu zestrzelę te topielce, bo one mnie podtopiły po prostu. Także nie dało się wyjść. Dobra. Nie widzę żadnej drabiny. Pewnie łódką trzeba sobie tam podpłynąć.
O, proszę bardzo, mamy teleport do obozu. To akurat mega dobrze. Bardzo dużo piratów. Ciągle to samo. Trzeba będzie... O Boże, jest warsztat niemożliwe. Wyrób pierścieni, moi drodzy. Czy ja mogę zrobić pierścień szybkości? Tak jest. I to nie wszystko. Jeszcze zrobimy tak. Wzmocnienie pancerzy. Pancerz łucznika. Aż mnie gra rozebrała. No, jest dużo lepszy. Zajebiście. Żadna wielka sprawa. Amulet wojownika. No tak, spoko. Trzeba będzie jeden pierścionek poświęcić do zdrowia. Siła do siły i zręczności mogę, bo mam jej na razie i tak od cholery. Dużo by mnie. Załóżmy sobie pierścień prędkości. Super, mamy to. Zajebiście. Mogę ci opowiedzieć. Zadanie nam się wykonało. Polowanie na aligatory, jaskinia ogrów, dać nauczkę Gerbrandtowi. Kryjówka aligatorów. A czego to się nie Co? Jak to? Przecież wybiliśmy aligatory. Halo? Ty, Jack Alligator. Hej, ty. Nie wiem, nie rozumiem. A co jest z tym? Przywódca obozu i inni piraci. Dobra, no to moi drodzy. Wydaje mi się, że w kolejnym odcinku porozmawiamy sobie właśnie tutaj z okolicznymi piratami. Zostaniemy na razie w Jarkendarze. Nie wiem na ile czasu, ale na pewno na troszeczkę dłużej, bo naprawdę dobrze to wszystko wygląda i nie spieszy nam się wcale do tego, żeby aktywować czwarty rozdział. Szczególnie, że wtedy będzie naprawdę duży młyn wszędzie. Lepiej sobie powbijać poziomy, porobić zadania w innych miejscach, poekspić, pozwiedzać świat i dopiero potem wrócić do fabuły, wrócić do ruszania nowego rozdziału i tak dalej. Także jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film i w kolejnym zobaczymy, co ma nam do zaoferowania w modzie Gothic 2 Odyseja właśnie obóz piratów Grega. Trzymajcie się i cześć!